Prawdopodobnie słyszałaś o alergiach na koty. Wiele osób nie lubi ich z tego powodu. Ale czy wiesz, że koty są również uczulone na ludzi? Jeśli zauważysz, że zwierzę często kaszle, możesz być temu winna. Astma kotów, która występuje u 1 na 200 kotów, jest bezpośrednio związana ze stylem życia danej osoby i faktem, że kot przebywa w zamkniętej przestrzeni. Są bardziej podatne na zapalenie dróg oddechowych wywołane dymem papierosowym, kurzem domowym, łupieżem ludzkim lub pyłkami. W rzeczywistości Twoje podejście do nich wpływa nie tylko na jego kondycję, ale może też wiele powiedzieć o Tobie. Jeśli chcesz wiedzieć, co dokładnie, obejrzyj ten film do końca. W większości ludzie są bardzo pozytywnie nastawieni do kotów, ale niektórzy z nas mają wobec nich niewyjaśnioną awersję. Koty sprawiają, że są nerwowe, zirytowane, zaniepokojone i zniesmaczone. Na pierwszy rzut oka nie jest to niczym niezwykłym, lecz stosunek do kotów może powiedzieć o człowieku więcej niż myślisz. Podobnie jak psy, koty żyją z ludźmi od wieków. Ale jeśli obowiązki psów były od początku jasne, polowanie i ochrona, tak w przypadku kotów jest to mniej oczywiste. Zabijanie małych szkodników, takich jak szczury i myszy, stało się dodatkowym obowiązkiem, podczas gdy najważniejsze zadanie było zupełnie inne. Kot ma niesamowity system bioenergetyczny. Potrafią połączyć się z polem energetycznym człowieka i rezonować z nim. Może użyć tej zdolności, aby wzmocnić aurę osoby. Niektórzy mówią, że koty pomagają im w pozbyciu się bólów głowy i regulują ciśnienie. Każdy problem w naszym ciele wygląda jak zagrożenie dla aury energetycznej. Kot to czuje, próbuje pomóc w wyeliminowaniu problemu. Jednak to nie jedyny talent kotów. Jest również wskaźnikiem dobrostanu człowieka. Kiedy w życiu właściciela wszystko dobrze się układa, kot cicho śpi i dużo je. Ale jeśli kot jest zirytowany i zdenerwowany, w życiu jego właściciela pojawia się trudny problem. Najbardziej wrażliwy kot reaguje na kłótnie w rodzinie. Jest bardziej wrażliwy na ofiarę konfliktu. Jeśli na przykład niesprawiedliwie ukarzesz swoje dziecko, to prawdopodobnie kot podejdzie do niego, zacznie do niego mruczeć i spróbuje go uspokoić, by przywrócić mu równowagę emocjonalną. Koty dobrze wyczuwają ludzi, ale ludzie również wyczuwają koty. Z tego powodu nie ma ludzi, którzy byliby im absolutnie obojętni. Albo ich kochają, albo ich nienawidzą. Ze współczuciem wszystko jest jasne, ale po co ich nienawidzić? Okazuje się, że ponad 90% osób zmagających się z alkoholizmem w ogóle nie znosi kotów. Większość kobiet, które były w nieudanych związkach, jest niechętna wobec kotów i stara się ich unikać. Dzieci, które pochodzą z rodzin, które stosują przemoc lub są ofiarami wrogości ze strony kolegów, są bardziej agresywne w stosunku do bezpańskich kotów. Można śmiało powiedzieć, że koty wywołują negatywne emocje u ludzi, których życie nie układa się idealnie. Tacy ludzie powinni pomyśleć o tym, jak zmienić swoje życie, uczynić je łatwiejszym i szczęśliwszym. Wtedy koty nie będą wywoływać u nich żadnych złych emocji, tylko radość i dobry nastrój. Teraz przyznaj, lubisz koty czy nie? Napisz w komentarzach.